między trenerem a zespołem była taka, że wicemistrzostwo jest, nie dziewczyny? Tak, głośnie. Maria Husewska, KRK TV. Jesteśmy na 12 gali młodzieżowej koszykówki. Rozmawiam ze Zdzisławem Kasykiem, prezesem Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki i wiceprezesem Polskiego Związku Koszykówki. Również organizatorem, tak, tej gali? Tak, organizatorem jest Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki. Proszę powiedzieć o wrażeniach, jak ta gala wypadła w porównaniu do poprzednich. Ta gala była więcej, oprócz akcentów sportowych, bo ponieważ były dwa wicemistrzostwa Polski, to sukces sportowy był bardzo duży. Wkomponowaliśmy w galę też uczelnie krakowskie AGH, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Jagielloński, ponieważ te dzieci w przyszłości muszą wybrać studia, a koszykówka jest dla ludzi inteligentnych. Główny cel było uhonorowanie tych dzieci, bo one przeżywają, zauważyła pani, że dziewczyny pięknie wystrojone, poubierane. Niektóre są nie do poznania, jakby się, ja je widziałem na boisku sobie sportowym, a teraz kobiety prawie, nie? Oni to zresztą bardzo przeżywają, bo frekwencja była pełna sala, nie? To było tu jest 300 krzeseł, to było około 300 ludzi. Czyli sukces. Sukces, ale to jest co roku. W jednym roku nie planowaliśmy zrobić gali, to na internecie tyle uwag było i próśb, że powinna się gala odbyć, że jednak robimy. No 12 lat już. Kobiety zresztą inaczej odbierają, z własnego doświadczenia wiem, bo sam zdobywałem Mistrzostwo Polski, z mężczyznami nie mogłem zdobyć, a z kobietami dwukrotnie zdobyłem Mistrzostwo Polski, grałem w Puchary Europejskie, jako trener prowadziłem zespoły i wiem, że kobiety bardziej się angażują w to, co robią w sporcie. Mężczyźni różnie. Tak? No to trzymamy kciuki za dalsze działania i rozwój koszykówki. Dziękuję bardzo. Małopolskie, ale to się przenosi też na Polski, bo nam zależy, żeby ci zawodnicy byli w reprezentacjach Polski też, nie? Bo to jest splendor. Tak jak dzisiaj dawaliśmy certyfikaty, to ma dziecko do końca życia pamiątkę. Tak samo jak i ten afisz, nie? Własnym dzieciom i wnukom będą pokazywały. Pani powiedzieć, że jak chodzę po firmach, to albo na biurkach, albo na ścianach wisi. Także trofeum. To, tak, bo to jest artystyczny wrtoł. Pani Tatiana Mądro z Lublina to robi. I już był i smok wawelski z piłką w paszczy. No to piękna rzecz, nie? Także te plakietki są takie, że ludzie, którzy to dostają, nie wyrzucają. To więcej znaczy, prawda? Niż... Tak, no to jest forma uznania, nie? Tak. Że coś dobrze robimy. Ale jest pasja i są chęci. No dla dzieci to się robi, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia z gali? Jak najbardziej pozytywne. Jest siła w narodzie? Siła w narodzie w małopolskim jest, w ogólnopolskim również. Bardzo się cieszę, że reprezentacji Krakowa i Małopolski osiągają coraz większe sukcesy i wielu z nich, zarówno zawodniczek, jak i zawodników, tworzy w tej chwili zręby polskich kadr narodowych. To jest budujące. I plany na ten rok? Plany są takie, generalnie lato jest takim dosyć bardzo pracowitym okresem dla koszykówki. Kończymy w tej chwili, czy już skończyliśmy rozgrywki ligowe, w związku z tym często tak jest, że wakacje grają młodzieżowe kadry narodowe w rozgrywkach europejskich, również kadry seniorskie. We wrześniu seniorzy będą grali w Mistrzostwach Europy, w związku z tym lato zapowiada nam się pracowicie. Dyscyplina, współpraca, rywalizacja, takie cechy, które przekładają się potem na całe życie. Tak, sport jest ważny. Sport jako jeszcze jedna z niewielu dziedzin mimo wszystko nie będzie chyba nigdy dziedziną wirtualną, czyli nie przeniesie się z tej sfery realnej na wirtualną. W związku z tym tutaj tak jak w życiu, no jednak poczucie pracy, skutki wysiłku, przełamywania siebie, zmęczenia, czasem cierpienia, one są, będą i warto mimo wszystko o tym pamiętać. To jest dobre, to jest taka realistyczna po prostu wersja wychowania człowieka. W związku z tym w tym sensie sport jest po prostu dobry i właściwy. Dlatego uważam, że ta moda na sport, kultywacja sportu, kultywowanie sportu, ono musi być i ono jest ważne. Łatwo dzieci przyzwyczaić do komputera, trudniej niestety przyzwyczaić do wysiłku. Dlatego uważam, że
ten sport też musi być troszeczkę marketingowo inaczej tym dzieciom pokazany. Jako pewnego rodzaju element radości, pozytywny przekaz, a jak już dziecko wejdzie w trening, to już rusz. Jak będzie widziało, to już se z tymi elementami ciężkości, braku siły, zmęczenia i tak dalej poradzi. Tutaj duże znaczenie odgrywa dobry trener i pewnie rodzice również dopingujący. Dobry trener, który powinien pełnić funkcję ojca, brata, psychologa, opiekuna i oczywiście osoby, która merytorycznie zna się na tym treningu i właściwie go dawkuje. Dobrze, to dziękuję i zachęcam. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Co będzie, pokaże czas. Ktoś przyszłość odgadnie z nas. Sera, sera.